Radni powiatu kościerskiego wsparli kwotą 300 tysięcy złotych budowę i doposażenie hospicjum stacjonarnego przy szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z zarządem szpitala celem przekazania tych środków na rzecz budowy i doposażenia hospicjum. Ja chciałabym tu podkreślić bardzo ważną rolę Rady Powiatu, która niezłomnie podkreślała, że to jest inwestycja, o której nawet nie trzeba dyskutować i to po prostu jest naszym obowiązkiem wspierać osoby, które mają problemy chorobowe tak głębokie, które nie dają rokowań na przyszłość. Tak się złożyło, że zaprosiłam na spotkanie senatora Stanisława Lamczyka. Długo rozmawialiśmy na temat rozwoju szpitala specjalistycznego, gdzie przecież właścicielem jest Urząd Marszałkowski i pan senator zadeklarował, że zaangażuje się na rzecz tego, aby spróbować podjąć rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, aby tą kwotę właściwie ostateczną 711 tysięcy Urząd Marszałkowski przekazał na rzecz hospicjum.